Oto zwykły klocek Lego, który można kupić już za 6 groszy. Jednak w tym filmie przedstawiam elementy Lego, które razem kosztują tysiące złotych. Kus jest wiele, na przykład ta z Minecrafta albo ta z Marvela, ale ta koza kosztuje 300 złotych. Zwierzę to pojawiło się w zestawie z 2011 roku, no i był to też ostatni raz, kiedy ta koza w ogóle się pojawiła. Dlatego też cena tak wystrzeliła. No i nie wygląda na to, że Lego w najbliższym czasie tą kozę przywróci. Następnie przejdźmy do kawałku materiału za jedyne 1200 zł. Peleryna ta należy do figurki Lando z zestawu Miasto w Chmurach z 2003 roku. Sama nieużywana figurka Lando kosztuje 2000 zł, więc aż 60% tej ceny to ta peleryna, co jest dość absurdalne. Przejdźmy teraz do czegoś nieco większego, czyli do tego elementu statku, który mierzy sobie 74x18x7. I aby zakupić ten element potrzebujemy 350 zł. Tutaj cena jest już bardziej adekwatna, ponieważ no element jest bardzo duży, ale jednak cena jest również zawyżona przez to, że element ten pojawił się tylko w jednym zestawie, który do tego wyszedł w 2007 roku. Następny element jest trochę dziwny, bo mamy jedynie jedną ofertę tego elementu na całym Bricklinku. Mowa tutaj o tym hełmie z Gwiezdnych Wojen za jedyne 531 zł. Figurka, do której ten hełm należy, również jest całkiem droga, ale co ciekawe tańsza niż sam hełm, bo figurkę da się znaleźć już za około 400 zł. Hełm ten pojawił się w zestawie UCS z 2016 roku. No jest to naprawdę ciekawa rzecz, że jest tylko jedna oferta i do tego za taką sumę. Następny klocek wygląda naprawdę niepozornie, jest to jedynie tak zwany element ogonu w kolorze pomarańczowym. Jednak jak się okazuje pojawił się on tylko raz w jednym zestawie i można go zdobyć za 1440 zł. Więc jeśli mieliście w planach budować pomarańczowy samolot, no to przykro mi, ale musicie użyć jednak innych elementów. No bo nie wiadomo dlaczego ten element jest aż tak drogi. Jestem pewien, że tego elementu na swoje oczy nigdy nie widzieliście, a jest to przeźroczysty niebieski delfin. Pojawił się on w tylko jednym zestawie w serii LEGO Scala w 1998 roku. I delfin ten jest warty prawie 400 zł. Następny element jest naprawdę limitowany, a jest to maska Krakana z LEGO Bionicle. Jest to edycja filmowa, no był to ekskluzywny zestaw, wydany przy okazji filmu Maska Światła. Obecnie nową maskę można zdobyć za około 600 zł, więc jak za taki mały element jest to naprawdę duża suma. Chociaż wiadomo, sam zestaw, w którym ta maska się pojawiła, był limitowany, więc cena się uzasadnia. Jeśli już mówimy o ekskluzywnych zestawach z LEGO Bionicle, to ciekawym przypadkiem są również zestawy z McDonalda. Były one dodawane do Happy Meali i obecnie naprawdę są dość drogie, szczególnie te nowe. I przykładowo takiego Matoro udało mi się znaleźć za 156 zł, więc jak na dodatek do Happy Meala jest to całkiem niezła cena. Więc w tym filmie pokazałem wam wiele elementów, które naprawdę dużo kosztują. Napiszcie, który element wam się najbardziej spodobał albo najbardziej was zdziwił. Koniecznie subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę, dziękuję jeszcze wspierającym, no i cześć!